Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry, witam serdecznie. To był dla ciebie szczególny mecz Korona Jagiellonia z kolegą z ławki z kursu i to, że wygrałeś, nosiłeś wyżej głowę podczas kolejnego zjazdu? No na pewno, kurczę, no my jesteśmy w takim momencie, że dla nas każdy mecz jest naprawdę bardzo szczególny i bardzo ważny. Natomiast zawsze gdzieś tam dodatkowy smaczek jest i taka wewnętrzna rywalizacja, ale taka rzeczywiście fair i to jest naprawdę fajne. Kamil, nie wiem, czy wsłuchiwałeś się w materiał i słowa trenera Andrzeja Strejlała. Powiedział, że nim trener wejdzie do piłkarskiej szatni, to zawodnicy już chcą wiedzieć na jego temat wszystko i wiedzą na jego temat wszystko. W twoim przypadku raczej nie musieli piłkarze Korony szperać w internecie, no bo jesteś dobrze znany jako były piłkarz, charakterystyczny piłkarz, charyzmatyczny piłkarz, ale wszyscy są pod wrażeniem twojej metamorfozy, czyli z takiego, nie obraź się, w pozytywnym znaczeniu tego słowa mówię, piłkarskiego obuza stałeś się gościem niezwykle wyważonym. Człowiekiem, który panuje nad słowem i stara się przede wszystkim podejmować racjonalne decyzje. Skąd to się wzięło? Ty musiałeś nad tym pracować, czy to przyszło naturalnie? To może od początku. Przede wszystkim no, musimy być świadomi tego, że zawodnicy wiedzą absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko na temat każdego trenera, który przychodzi do ich środowiska. I tutaj ta taka uczciwość i rzetelność w tym, co robisz, tutaj musi być naprawdę na mega top poziomie. No nie możesz sobie pozwolić nawet na najmniejsze skazy, bo zespół to po prostu wie. Zespół wie i zespół cię moment rozczyta i trudniej będzie o zbudowanie relacji z zespołem. Natomiast co do mojej osoby, kurczę, no mi się wydaje, że przede wszystkim możliwość pracy z doświadczonymi trenerami. To jest na pewno duży plus dla mnie i ja to podkreślam do tej pory, że wiele się nauczyłem od trenerów, z którymi miałem przyjemność pracować. Widziałem, jakie błędy popełniają, analizowałem, widziałem, gdzie mogło to się lepiej odbyć. I dzisiaj po prostu ja wiem i ufam sobie, że dzisiaj zawodnicy i miejsce, w którym ja jestem, potrzebują przede wszystkim takiego spokoju i wsparcia, bo uważam, że tutaj krzykiem i takim strachem dzisiaj no nic nie skuramy. To musi być po prostu świadomość i doprowadzenie do tej świadomości piłkarzy, żeby ci piłkarze czuli się odpowiedzialni za to, co robią, ale żeby wiedzieli, że mają gościa, który w tym wszystkim jest rozsądny i tą odpowiedzialnością potrafi się dzielić z innymi. Także no ja tak pracuję i myślę, że tak będę pracował. Ale wiesz co, to stoi wszystko na zupełnie drugim biegunie w porównaniu do tego, kiedy ty byłeś piłkarzem podopiecznym Leszka Ojrzyńskiego. Pamiętasz, jaka maksyma wówczas wam koroniarzom przyświecała? Banda świrów. I odszedłeś od tego zupełnie świadomie? Znaczy, no myślę, że tam banda świrów to była taka metafora trochę, bo tam była ciężka praca i tak dalej. No gdzieś tam okej, w tym wszystkim byliśmy zwariowani, natomiast dzisiaj moi zawodnicy wiedzą i ja dzisiaj nie rozmawiam na temat zaangażowania i poświęcenia dla zespołu i tak dalej, bo to jest sprawa oczywista. To bez tego no nie masz co szukać w ekstraklasie, także to jest podstawa. Dopiero potem masz szansę realizować swoje założenia typowo piłkarskie na mecz, no bo jeżeli nie będzie tutaj zaangażowania na 100%, no to zapomnijmy o czymkolwiek. Ten dyplom UEFA Pro, który starasz się na obecnym kursie, jest dla ciebie przepustką do dużej piłki. Jak ty masz plany? No bo pewnie praca w Kielcach prędzej czy później się skończy, nawet jeśli jesteś z tym klubem emocjonalnie bardzo, bardzo związany, ale pewnie jakąś ścieżkę rozwoju sobie kreślisz. Każdy trener musi mieć jakiś cel. No ja mam swoje marzenia i też mówię o tym i rozmawiam. Nie udało mi się jako piłkarz zagrać w Lidze Mistrzów, ale mam 40 lat dzisiaj i wierzę, że do tego etapu w życiu dojdę. Nie udało mi się zagrać w pierwszej reprezentacji z orzełkiem na piersi, bo były wszystkie młodzieżowe, ale gdzieś tam pobłądziłem trochę w moim życiu i tego się
tego nie zrealizowałem i oczywiście to marzenie cały czas jest gdzieś tam w mojej głowie i dlaczego nie? Jeżeli będę ciężko pracował i po prostu spełniał się w tym, co robię, to myślę, że tutaj jest sprawa otwarta i ciężką pracą możemy gdzieś tam spróbować dać sobie szansę, żeby te marzenia się spełniły. Czy one się spełnią? Zobaczymy, no ja na pewno zrobię wszystko, żeby dać sobie szansę na to, żeby mogły się spełnić. Kamil, to jeszcze o jedną rzecz cię muszę spytać, dość charakterystyczną. Ty w każdym meczu, niezależnie od pogody i temperatury, występujesz w takiej bandance. Co to oznacza? To jest twój look wypracowany razem z ludźmi od kreowania wizerunku, czy też twoja potrzeba, twój amulet? Nie, to były kominy kiedyś stworzone takie na specjalną okazję, ja go zostawiam. I rzeczywiście startowaliśmy w styczniu, było zimno. I tak już zostało, do tego pojawiła się sytuacja, w której rzeczywiście myślę, że pracujemy ciężko i cały klub i zespół na to, że mamy pozytywny oddźwięk tego wszystkiego. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby komuś pomóc poprzez zlicytowanie takiego komina za kilka złotych, to na pewno takie coś będzie. A widzisz, czyli ta działalność charytatywna też ci tak przyświeca i teraz wiemy, jaki jest sens twojej garderoby. Słuchaj, dziękuję bardzo, że poświęciłeś nam w niedzielę czas. My tu wracamy do dyskusji. Mam nadzieję, że będziesz oglądał. Weźmiemy na spytki Adriana teraz i go tak przemaglujemy troszeczkę w ramach takich dziennikarskich warsztatów również. Dzięki serdeczne, dobrej niedzieli. No, ja dziękuję również, ale wiem, że jak Adi jest, to myślę, że wszystkie możliwe tematy zostaną wyczerpane do samego końca, także... Adi, powodzenia. Dzięki, nie zatrzymuj się, po prostu mów jak jest. Dzięki, trzymaj się.